W jaki sposób podejmujesz decyzje, szczególnie te strategiczne, które dotyczą Twojego życia? Kiedy nastał głód w owym kraju, Abram powędrował do Egiptu, aby tam przez pewien czas pozostać. Był bowiem ciężki głód w Kanaanie. A gdy się już zbliżał do Egiptu, rzekł do swojej żony Saraj: wiem, że jesteś urodziwą kobietą. Skoro cię ujrzą Egipcjanie, powiedzą: to jego żona, i zabiją mnie, a ciebie zostawią przy życiu. Mów więc, że jesteś moją siostrą, aby mi się dobrze wiodło ze względu na ciebie i abym dzięki tobie utrzymał się przy życiu. Są w naszym życiu sytuacje, kiedy musimy podejmować ważne decyzje, decyzje strategiczne, decyzje, które mogą zaważyć w jakiejś mierze o naszej przyszłości. W jaki sposób to robimy? Jeśli Bóg jest dla nas ważny, to na pewno najlepiej, kiedy przychodzimy z tym problemem, którego dotyczy decyzja, do Niego. Kiedy prosimy Go o prowadzenie, kiedy w modlitwie powierzamy Mu nasze kroki, kiedy szukamy jakichś podpowiedzi w Jego Słowie, kiedy wsłuchujemy się w prowadzenie Ducha Świętego. A jeśli jesteśmy żonami, to za takie strategiczne decyzje, które dotyczą naszej rodziny, jest odpowiedzialny przed Bogiem nasz mąż. Nie tylko przed Bogiem. Na nich, na jego barkach spoczywa ta odpowiedzialność podjęcia decyzji. I no, jest to niezwykle trudne zadanie. Więc jego odpowiedzialnością jest właśnie to pójście do Boga, właśnie zastanawianie się, modlitwa i też radzenie różnych mądrych osób, mądrych doradców, godnych zaufania ludzi. I pierwszym takim doradcą w życiu każdego męża jest jego żona. Jest tą odpowiednią pomocą, tą ezer knegdo, która jest mu dana po to, żeby mu doradzić, żeby go wspierać, żeby go zachęcać, żeby przedstawiać mu swoją wizję, swoją optykę, swoje rozumienie tematu, zagadnienia, żeby mówić mu o swoich marzeniach, potrzebach. I to wszystko leży w jej gestii, ale w jej gestii leży też modlitwa za męża o to, żeby decyzja, którą on podejmie, była decyzją mądrą, rozsądną, rozważną i co najważniejsze, zgodną z Bożą wolą. I wreszcie pewnego dnia ta decyzja, jakaś decyzja musi zostać podjęta i wtedy słowa z ust żony kierowane do męża: ufam ci i jestem z tobą, są niezwykle ważnymi słowami, które powinni słyszeć nasi mężowie. I nieraz jest tak, że w tym procesie podejmowania decyzji prowadzenie Boga jest bardzo jasne, wyraźne, klarowne i otrzymujemy takie głębokie przekonanie od Niego, którą ścieżką iść. Ale bywa i tak, a mam wrażenie, że to jest nawet, że tak jest nawet częściej, kiedy takiego jasnego prowadzenia nie ma, kiedy nie otrzymujemy takich bardzo jasnych odpowiedzi. I ośmielę się powiedzieć właśnie, że takich sytuacji jest nawet więcej w naszym życiu. To jest tak, jakby Bóg chciał powiedzieć: zobacz, masz ogromną przestrzeń wolności, masz ogromny tak wachlarz możliwości, masz rozum. Możesz się zastanawiać, możesz rozważać i tak naprawdę możesz ty podjąć decyzję. Zastanów się, jakie skutki każda z nich może mieć i podejmij decyzję. Jak ją podejmiesz, to ja będę z tobą, ale jest jeden warunek, że będziesz trzymał się moich zasad. To jest troszeczkę tak, jak Bóg powiedział do Jozuego, kiedy stanął na nowej ziemi. Tak? Każde miejsce, na którym stanie stopa twoja, dam ci, ale, no właśnie, ale masz być wierny, ale masz przestrzegać słów mojego prawa. Więc robimy krok w ciemność
Ale jeśli trzymamy się Boga za rękę, jeśli trzymamy się Jego zasad, jeśli trzymamy się Jego reguł, możemy spać spokojnie w zaufaniu, że On wszystko dobrze uczyni. Fatalnie natomiast jest, jeśli ignorujemy Boga już od samego początku i nie pytamy Go o zdanie. Podejmujemy decyzje tylko i wyłącznie w oparciu o własne widzimisię, tak? Polegamy na sobie, na własnych siłach i ufamy bardziej sobie niż Jemu. Albo jeśli podejmujemy tak jakąś decyzję w obszarze tej przestrzeni wolności, którą On nam dał i rezygnujemy z Jego zasad. Kombinujemy na własną rękę. Wówczas aż prosimy się o kłopoty. I tak stało się w życiu Saraj i Abrama. Kanaan dotknęła klęska głodu. Abram wyrusza z żoną do Egiptu. Nie wiemy, co się dzieje z Lotem. Tutaj Lot nie jest wspomniany. Nie wiemy, czy towarzyszy im, czy nie. No prawdopodobnie tak. Ale w każdym razie jego imienia tutaj nie znajdujemy. Abram i Saraj wyruszają do Egiptu, żeby tam przeczekać ten zły czas. I tu nie wiemy, czy właśnie radzili się Boga już na samym początku, czy też skorzystali z tej przestrzeni wolności, wybrali taką właśnie opcję przeżycia czy przeczekania czasu głodu w Egipcie. Ale w pewnym momencie Abram bierze sprawy w swoje ręce i wymyśla swoje własne rozwiązania i swoje własne zabezpieczenia na czas pobytu tam w Egipcie. A co gorsza, tym zabezpieczeniem ma być Saraj. Skąd w ogóle taki pomysł przyszedł mu do głowy? Mimo swojego wieku, Saraj jest kobietą urodziwą. Aczkolwiek tutaj, słuchajcie, ten zwrot, który określa ją, nie mówi o takiej urodzie, w sensie niesamowitej tak piękności i nawet nie sugeruje, że była na tyle piękna, że mogłaby konkurować urodą z młodymi dziewczynami. Sara ma już swoje lata, jest dobrze po 60, gdzieś tam zbliża się do 70. Natomiast jest w niej to coś. To słowo wskazuje właśnie na pewną taką atrakcyjność. Czasem jest używane w opisie przystojnych mężczyzn, czy nawet jakiegoś dorodnego okazu zwierzęcia, czy bydła. No i to coś, ta pewna atrakcyjność oczywiście sprzyja też planowi, jaki ma Abram. Natomiast to, co jest zasadnicze dla jego pomysłu, to, że w czasach, o jakich mówimy, i zresztą nie tylko w tamtych, małżeństwa były zawierane z czysto pragmatycznych względów. I często była to po prostu okazja do połączenia majątków, powiększenia stanu posiadania, czy po prostu wejścia w koalicję z innym rodem, sprzymierzenia się z innym rodem, czy narodem, państwem, tak? I dlatego bywało tak, że nawet władcy mieli więcej niż jedną żonę. Mieli żonę tak tą pierwszorzędową i mieli kilka, czasem kilkanaście żon, tak zwanych drugorzędowych. One były jego zabezpieczeniem politycznym. Te mariaże były mariażami sojuszowymi. Sprzymierze, poślubienie kobiety z danego plemienia czy narodu, kraju, tak? Oznaczało wejście w sojusz, wejście w pewien rodzaj przymierza. I dlatego taki władca, taki mąż mógł poślubić kobietę, skonsumować związek i tak naprawdę nigdy więcej jej nie oglądać. W niektórych państwach były tak domy kobiet, były haremy, gdzie przebywały kobiety, które tak naprawdę nigdy więcej poza tym jednym razem nie oglądały swojego poślubionego sobie męża. Nieważne więc były, albo mniej ważne były kobiece walory, choć z pewnością były mile widziane. I Abram prawdopodobnie kombinował tak, że jeśli on i Saraj zamieszkają w Egipcie jako małżeństwo przybyszów, bez jakiejś ochrony, bez zabezpieczenia, to mogliby znaleźć się chętni do przejęcia majątku
Abrama, a wtedy Saraj by zabrano do, gdzieś tam do gospodarstwa, zawsze jeszcze ręce do pracy się przydadzą, a kobieta prawdopodobnie niczemu specjalnemu nie zagraża, tym bardziej taka troszeczkę starsza. I tak Sul by po nim zaginął. Ale jeśli on i Saraj nie są małżeństwem, to można liczyć na inne rozwiązanie. I zobaczcie, jak widać z tego, to małżeństwo cieszy się poważaniem i rozumie się wagę małżeństwa. Tak? Małżeństwo jest zupełnie w inny sposób traktowane. A więc, jeśli nie są małżeństwem, to wówczas mogą trafić się jacyś lokalni możni, którzy byliby chętni do zawarcia przymierza z Abramem, a przez to do przymierza z jego rodziną, czy rodem, który gdzieś tam ma za granicą. Który gdzieś tam za granicą jest. Zawsze się znajomi za granicą przydają. Tym bardziej, że okres, o którym mówimy, to nie jest okres największej prosperity Egiptu. Prawdopodobnie jest to tak zwany okres przejściowy między starym i średnim państwem. To jest czas, kiedy państwo jest osłabione, władza faraona nie jest bardzo silna. To jest czas, kiedy podzielone są elity, kiedy jak zwykle w takich sytuacjach są właśnie rodowe. Dlatego no, im więcej sprzymierzeńców, tym oczywiście lepiej. A jeśli jeszcze trafiłby się jakiś konflikt o charakterze międzynarodowym, albo w ogóle takie wsparcie zagraniczne jest na pewno mile widziane. Im więcej sojuszy, tym lepiej. Więc jeśli trafią się tacy możni, którzy będą mieli ochotę wejść w przymierze, no to będą zabiegać w jakiś sposób o tę kobietę, potencjalną małżonkę, a jej brat z tego tytułu może mieć profity. Wiecie, jakieś proszone kolacyjki, jakieś licencje, a na pewno bezpieczeństwo na obcej ziemi. Ja osobiście sądzę, że Abramowi nawet przez głowę nie przeszła myśl, że do jakiegokolwiek małżeństwa może dojść. On prawdopodobnie myślał, że będzie grał w tę swoją grę i tak przeczeka okres głodu i wróci sobie do Kanaanu. Tak przypuszczam, że tą drogą szło jego myślenie. Ale ciekawe też, że to była jego świadoma strategia i to nie tylko na ten moment, nie tylko na czas pobytu w Kanaanie, bo wiele lat później przyzna się Abimelekowi, królowi Geraru, i powie tak. Ona mówi o Saraj. Ona rzeczywiście jest moją siostrą, jako córka mego ojca, lecz z innej matki. Mimo to została moją żoną. Gdy więc Bóg kazał mi wyruszyć z domu mego ojca na wędrówkę, rzekłem do niej, wyświadczysz mi przysługę, gdy tam, dokąd przyjdziemy, będziesz mówiła o mnie. On jest moim bratem. Więc wyraźnie tutaj w taki sposób właśnie gdzieś tam szły jego myśli. Nie widział w tym nic zdrożnego, nic niewłaściwego. We własnych oczach wyglądał na kogoś, kto nie kłamie. No mówi tylko część prawdy, no bo rzeczywiście Sara jest w jakiejś mierze jego siostrą, ale ona jest przede wszystkim jego żoną. I co więcej, on skłania ją, żeby ona też weszła w tę grę. I ona się na to zgadza. Mówi tylko pół prawdy, mówi tylko część prawdy. Ale przecież żona w Bożym planie ma szczególne znaczenie. Saraj jest przede wszystkim żoną Abrama. Nie córką ojca, nie siostrą brata, ale żoną. To jest szczególna pozycja i Bóg potem Abramowi nieraz będzie o tym przypominał. A poza tym półprawdy nigdy nie wychodzą nikomu na dobre. Pamiętajmy o tym, dziewczyny. I tym razem też nie wyszły, ale o tym sobie powiemy w następnym odcinku. A teraz, podsumowując ten odcinek, pamiętajmy, że nasze pomysły na rozwiązanie trudnych spraw i podejmowaniu różnych trudnych decyzji, tak, powinny pozostawać w zgodzie z Bożymi zasadami. A pytania? Po pierwsze, w jaki sposób podejmujesz strategiczne decyzje w swoim życiu? W jakich sytuacjach widziałaś wyraźne Boże prowadzenie, a kiedy musiałaś zrobić krok w ciemność? Po drugie, jeśli jesteś mężatką, to czy i w jaki sposób wspierasz męża w decyzjach, które on podejmuje?
Po trzecie, jak zareagowałabyś, gdyby twój mąż polecił ci zrobić to, co Abraham polecił zrobić Sarze? I cztery, czy były w twoim życiu sytuacje, w których mąż skłaniał cię do niewłaściwego postępowania lub wręcz do grzechu? Jak zareagowałaś? A jeśli nie było takiej sytuacji, lub jeśli nie jesteś mężatką, tak? To jak myślisz, jak powinnaś zareagować, gdyby coś takiego miało miejsce w twoim życiu? I dziewczyny, jeśli... Panowie też. Jeśli te spotkania są dla was pożyteczne, jeśli mają dla was sens i chcecie, by były kontynuowane, to dajcie znak, zalajkujcie, też odzywajcie się. Do zobaczenia!